Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Męckiej Woli to nowa szkoła i nowe kierunki kształcenia. Są to profile, których dotychczas nie było w żadnej szkole średniej w powiecie sieradzkim i w okolicach. Nowa propozycja szkoły powstała w oparciu o analizę lokalnego rynku zapotrzebowania na pracowników oraz potrzeb zgłoszonych przez pracodawców. Szkoła proponuje cztery nowe kierunki. Są to technik przetwórstwa mleczarskiego, technik analityk, technik ogrodnik oraz technik turystyki wiejskiej. Absolwent technikum przetwórstwa mleczarskiego będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wytwarzania wyrobów mleczarskich, obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów mleczarskich, planowania procesu technologicznego produkcji wyrobów mleczarskich, oceniania jakości gotowego wyrobu mleczarskiego na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych i dokumentacji monitorującej parametry technologiczne. Uczeń kończący technikum turystyki wiejskiej będzie potrafił organizować i prowadzić działalność turystyczną na obszarach wiejskich, planować, organizować i wykonywać pracę w gospodarstwie rolnym, planować i organizować działalność agroturystyczną oraz obsługiwać klienta w gospodarstwie agroturystycznym. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik analityk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przygotowywania sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych, pobierania i przygotowywania próbek do badań analitycznych, wykonywania badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych, wykonywania badań bioanalitycznych i środowiskowych. Jako technik ogrodnik absolwent szkoły będzie potrafił planować i wykonywać prace związane z zakładaniem, pielęgnacją upraw ogrodniczych oraz zbiorem, przechowywaniem produktów ogrodniczych, przygotowywaniem do sprzedaży i sprzedażą produktów ogrodniczych, planować i zakładać tereny zieleni, projektować i wykonywać dekoracje roślinne. Gimnazjalisto, mamy niezbite dowody, dla których warto wybrać naszą szkołę. Dobrze przygotowaną i wyrozumiałą kadrę nauczycielską, nowoczesne zaplecze dydaktyczno-wychowawcze, możliwość rozwijania swoich możliwości i zainteresowań, super atmosferę. Warto w tym miejscu przedstawić pokrótce szkołę. Placówka mieści się w XIX-wiecznym pałacu w otoczeniu zabytkowego parku dworskiego. W budynku szkoły strzegą potężne, kilkusetletnie dęby, pomniki przyrody. Męcka Wola to niewielka miejscowość położona przy wschodniej granicy miasta Sieradza, w bliskości malowniczego, dużego kompleksu leśnego. Oferując nowe kierunki kształcenia, nie zapominamy o przeszłości szkoły, która posiada ponad 40-letnią historię. W 2007 roku nadano jej imię wybitnego przyrodnika i fotografika Włodzimierza Puchalskiego. Odległość z naszej szkoły do centrum Sieradza wynosi około 7 km, natomiast do centrum Zduńskiej Woli około 8 km. Męcka Wola połączona jest z Sieradzem komunikacją miejską. W niedużej odległości przebiega również linia komunikacji miejskiej ze Zduńskiej Woli. W Męckiej Woli znajduje się stacja kolejowa, na której zatrzymują się pociągi z Łodzi, Kalisza i Sieradza. Dojeżdżają nimi uczniowie m.in. z Pawianic, Łasku i Łodzi. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Męckiej Woli corocznie od kilku lat znajduje się na czołowych pozycjach w rankingu szkół olimpijskich Perspektyw i Rzeczpospolitej oraz w rankingu techników Perspektyw i Rzeczpospolitej. Wysokie lokaty w rankingach osiągamy dzięki bardzo dobrym wynikom naszych absolwentów na egzaminach zewnętrznych oraz dzięki osiągnięciom uczniów w olimpiadach ogólnopolskich. Mamy największy dorobek ze wszystkich szkół powiatu sieradzkiego, a tym samym wielu laureatów i finalistów stopnia ogólnopolskiego w Olimpiadzie Innowacji Technicznych. Laureaci i finaliści zwolnieni są z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Otrzymują również stypendia w ramach Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej. Od wielu lat uczniowie naszej szkoły biorą czynny udział w seminarium studenckim pod tytułem Problemy ochrony środowiska, organizowanym corocznie przez Politechnikę Łódzką. Każdego roku zdobywają tam liczne nagrody, dyplomy i wyróżnienia. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Męckiej Woli dysponuje internatem i stołówką z codziennym wyżywieniem. Internat znajduje się jedynie 100 metrów od szkoły. Duża ilość miejsc pozwala zakwaterować każdego ucznia mieszkającego w dużej odległości od szkoły.
Internat dysponuje salą telewizyjną, komputerową i pokojem cichej nauki. Zajęcia prowadzone są pod opieką kadry wychowawczej. Dla uczniów szczególnie zainteresowanych wybranymi przedmiotami, nauczyciele organizują zajęcia, na których w ciekawy sposób przekazują dodatkową wiedzę, przygotowują do konkursów i olimpiad, wyjaśniają zadania i problemy, z którymi spotykają się oni w trakcie dalszej nauki. Dla wszystkich zainteresowanych prowadzone są zajęcia wyrównawcze i przygotowujące do matury z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, biologii oraz zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Nasi nauczyciele regularnie organizują wycieczki do kina i teatru. Uczniowie mają także możliwość wyjazdu na wycieczki zawodowe, gdzie mogą poznać specyfikę wybranego przez siebie zawodu. Dzięki funduszom unijnym kupiliśmy laptopy z projektorami, wizualizer, profesjonalny skaner, drukarki, telewizor plazmowy, profesjonalny aparat fotograficzny, wyposażenie do pracowni zawodowych, sprzęt do zajęć wychowania fizycznego, m.in. wyposażenie siłowni oraz wiele książek i dodatkowych podręczników. Nasza szkoła jest niewielka, lecz to nie wada, a nasz największy atut. Małe grupy lekcyjne to wysoka jakość nauczania, indywidualne podejście do każdego ucznia, podmiotowa praca nauczyciela z każdym uczniem oraz miła, przyjazna, niemal rodzinna atmosfera. W małej społeczności szkolnej wszyscy się znają, nie ma anonimowości. Dzięki temu jesteśmy bezpieczną szkołą bez agresji i przemocy. Zapraszamy do naszej szkoły!